Dziś mija druga rocznica powstania naszego zespołu XS Band Poland. Świętujemy ją przy wspólnej kolacji. Przy tej kolacji wspominamy minione lata. Wszystko zaczęło się w lecie 2018 roku z inicjatywy Joli Szewczyk. To ona jest pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia i to dzięki niej powstał nasz zespół. Ania Rękawek pisze teksty, a teraz też i muzykę do naszych piosenek. Ja obsługuję stronę techniczną, czyli nagrania, filmy, a Lidia Ratajczak jest naszym krytykiem, który zachęca nas nieustannie do podnoszenia poziomu naszych działań. Zapraszamy Was do naszego stołu, usiądźcie z nami i posłuchajcie historii osób, które połączyła pasja do śpiewu. Nie jesteśmy oczywiście profesjonalistkami ani w śpiewie, ani w nagrywaniu dźwięku, co oczywiście słychać, ani w realizacji filmów, ale mamy marzenia i je realizujemy. Chcemy żyć na 100%. A poza tym chcemy zachęcić Was, żebyście podążali za głosem serca. Nie czekajcie, róbcie to, co kochacie. To robi ogromną różnicę w życiu. A teraz zapraszamy. Usiądźcie z nami. No dobrze. To co, próbujemy Ani pasztetu? Bardzo pyszny pasztet. Tak, pasztet. Prawdopodobnie, bo pasztet tak już spróbowałyśmy trochę. Sałatkę już też się najadłyśmy. Widzia się śmieje, bo kończy. Inne, ja zamykam oczy, bo nie mogę. No, ale teraz słuchajcie, tak sobie pomyślałam, jak to się w ogóle zaczęło, bo wszyscy myślą, że to się zaczęło od tych skoroszy i od naszego występu, a to wcale nie tak było. To było dużo wcześniej, a to Jola będzie wiedziała, co się wydarzyło na początku. Na początku zawsze była najpierw ziemia, woda, no i od tego się zaczyna. I chaos. I chaos, tak. Pamiętacie, jak zadzwoniłam do Was i zaprosiłam Was na tańce no. I śpiewy w Domu Kultury. Domu Kultury Bemowo. Mhm. I w ostatniej chwili później zadzwoniłam do Grażynki, bo potwierdziła tylko Ania z Lidzią. No mi się strasznie nie chciało. Nie chciało Wam się. A mi się też strasznie nie chciało skończyć. O, ja jeszcze z drogi dzwoniłam, czy ja tam w klapkach to mogę, bo było tak gorąco. Tak gorąco było, tak. Koleżanka moja tam wszystko przygotowała. No i żeśmy przyszły, w ostatniej chwili później przyszła jeszcze Grażyna i my żeśmy jakby trzy przyszły. Pamiętacie? Zgubię. I była ta Agnieszka, moja koleżanka, i jakiś pan, który ze sprzętem muzycznym, ze sprzętem, z gitarą. Tak. A ja słuchajcie, jak szłam, mówię, jestem spóźniona, idę i słucham, czy gdzieś nie grają jakieś muzyki, no bo to miało być tańce, a cisza. I może pomyliłam te domy kultury, ale wchodzę na górę, patrzę, siedzą trzy dziewczyny, jakiś pan. Bo Agnieszka się nie chciała włączyć, stała tam za bufetem, tak? Tylko żeśmy wtedy wypiły chyba jakąś herbatkę czy ciasto, coś kupiły. I pan nam zaczął grać. A pan wyjął, słuchajcie, swój zestaw piosenek. Tak. Pamiętacie? Tak. Bardzo interesujące. Tak. I pan zaczynał grać, troszeczkę pograł. Nie wychodziło. No właśnie, coś znowu od nie początku, wychodziło. W końcu Lidia mówi, to może ja poproszę tą gitarę. I zaczęłaś grać i zaczęłyście wyśpiewać i my żeśmy się włączyły. I pan był taki zachwycony, że później już zostawił Lidzi tam. Ale ja byłam też tak. My byłyśmy zachwycone, słuchajcie, bo tam była niesamowita akustyka. Tak. Super to brzmiało, naprawdę. I na głosy śpiewałyśmy. Kap, płyną łzy. No prawda? No i tak to było, słuchajcie, na początku. A później się rozeszłyśmy do domu, każda w swoją stronę. I zapomniałyśmy trochę o tym. Minęło. Później się okazało, że w sierpniu Monia z Marcinem powiedzieli, że jest organizowane XS Party tam pod Gdańskiem i że każdy zespół fajnie by było, żeby coś przygotował. No to zadzwoniłam do Ani, pomyślałam sobie, Ania, tam byśmy pojechały. Nie, no gdzie tam? Też nam tak daleko. Nie chciało. Mnie się bardzo chciało. Zobaczysz za 10 lat. No tak, ale z czym my pojedziemy? Ania, może z jakąś piosenką, może byśmy zaśpiewały. Ania pomyślała chwilkę. Następnego dnia zadzwoniła. Jest. Zobaczcie, czy nam będzie pasować. Przysłała piosenkę. I to było do ale melodii. Ale chyba jak piosenka była już gotowa, to chyba ja się dopiero dowiedziałam, że w ogóle tak, mamy coś no śpiewać tak, i gdzieś jechać. Tak. No to później jeszcze do ciebie żeśmy zadzwoniły. Ale Ania do melodii. Alvaro Soler. Sofia. Tak, Sofia, tak. No ja się tak zachwyciłam. Ta melodia pasowała. No. Teraz w reklamach leci.
I od tego się zaczęło, na to, żeśmy zadzwoniły do jeszcze, no to co, we cztery może. Potem pamiętacie, jak bluzeczki robiłyśmy, stroje, no ale jak się ubrać na tej scenie, jak wystąpić? Kto robił te bluzeczki? No Ania. No Ania wszystko. Robiłyśmy bluzeczki. No to tak ogólnie, tak? Ania malowała pięknie. Zaoraliśmy, tak? Usiadła nieprawda, nieprawda, bo to było, tak, że najpierw, usiadłyśmy tutaj i myślałyśmy długo o tym, co zrobić. Może sukienki? No i gdzie sukienki, Lidia? Jakie sukienki? I te bluzki, no to był taki uniwersalny strój. No i słuchajcie, Ania pomalowała bardzo piękne znaki XS. Także no nawet ludzie się pytali, czy to nie jest jakiś nadruk zrobiony, czy gotowy, tak. Nie dałyśmy do nadruku. Mm-hmm. Pięknie, farbami. I słuchajcie, to się pierze i wcale się nie spiera, tak. Więc my w tych bluzkach pierzemy bluzki i kolejne nasze występy są, słuchajcie, w czystych bluzkach. To nie jest cały czas to samo z pierwszego. Że trochę się kurczą te bluzki, zauważyłam. No tak. O kurczę, to nie mogę prać. No bo to bawełna. O kurczę. Bawełna się troszeczkę jednak kurczy. Nie chodziło o coś innego, ale dobra, bawełna się oczywiście. Kurczą się bluzki, Jola. Tak. No, kurczę, ale potem, słuchajcie, pamiętacie... Ale jak... spodnie miałyśmy jeszcze do tego, że no były właśnie. czarne, białe. Mhm. Tak, żeby nie było oczywiście tak przyjemnie. No nie, żeśmy ustaliły. Znaczy taki ustalony przypadek. No i co, i pierwszy występ? Z Karszewo. No. Kaszubach. Piękne miejsce. No i my z Jolą oczywiście spóźnione na pociąg, bo pociąg jeden nie przyjechał, drugi nie przyjechał, trzeci w końcu gdzieś tam wyszło. A, tak, my żeśmy pociągiem jechały, tak. I wy żeście nas odbierały przecież. Z Malborka. Tak. A no tak. No i dojechałyśmy na miejsce. Przebierałyśmy się, pamiętacie, u Piotrka Gnicha w przyczepie. W kamperze. W kamperze, tak. Mówi, że był naszym garderobianem. Teraz to każdy chce się przyłączyć do sukcesu. Potem stał się statywem. Ale to później. To później. Piotrek jest niemożliwy. To było. Ale pamiętacie, jak się bałyśmy wtedy? Jaka trema była? Pierwszy występ, jak to wyjdzie. No. A XS Band to nazwa skąd? Kto wymyślił? Nie no, najpierw miało być XS związane z tym napojem XS, nazwa zespołu. No, ale myślałyśmy o XS-kach, ale doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy jakieś takie XS, przynajmniej z rozmiaru i może tak nie za bardzo będzie pasowało. Ale twój tata proponował bardzo fajną nazwę, szkoda, że się nie sikoreczki, sikoreczki. Ale Ani chyba córka, tak? Jak to była Ania? Tak. Jakoś tak Monika powiedziała. Nie pamiętam jakiej sytuacji, ale jakoś tak. No, ale występ był super. Jeszcze jedna rzecz, która bardzo mnie się podoba, to mówimy, ale jak zaśpiewamy, a potem będą chcieli bis, to co na bis? Więc Ania szybciutko ułożyła piosenkę, zwrotkę na bis. Tak. A tak, czyli się nauczyłyśmy zresztą. Tak. No ale potem myślimy, co będzie, jak zaśpiewamy, a tu nie poproszą o bis. Poprosiłyśmy Krysię. Krysia, tak. I jeszcze inni nasi znajomi. Tak, Monika krzyczała. Monika krzyczała bis. Krysia jest niezastąpiona. Tak, krzyczeli bis, w związku z czym miałyśmy okazję zaśpiewać zwrotkę na bis. No i nasz występ zakończył się ofacją na stojąco, bo i tak wszyscy stali. I było super. Bardzo. I jeszcze miałyśmy zdjęcie z twórcą XS. XS-a. Pamiętacie? A, tam na ściance. Na ściance, tak. No, a to też światło było kiepskie. Tekst, słuchajcie, tekst Ania napisała 18 sierpnia 2018. Tak ostatnio gdzieś żeśmy wyszukały. Także miałyśmy 2 tygodnie na to, żeby się zorganizować, nauczyć i wystąpić. No, to było to czysto tak. Tak. Ale było zaskoczenie dla wszystkich. Naprawdę. To było zaskoczenie, bo nikt się nie spodziewał, że przyjedziemy z piosenką. Nawet Ania, aktorka teatru muzycznego, nam klaskała. Tak. Tak, to było fajne. Wróciłyśmy z Karszewów i doszłyśmy do wniosku, że skoro już jest zespół, jest nawet nazwa zespołu, no to może jakieś inne piosenki ponagrywamy i coś będziemy robić. I zaczęłyśmy spotykać się we wtorki u mnie na próbach. Na kawę. I słuchajcie, zbliżały się wyróżnienia Marcina i Moniki, wyróżniony diament.
było spotkanie w klubie Fair Play i słuchajcie i co. No i Jola mówi, no to może zaśpiewamy coś dla Marcina i dla Moniki. I oczywiście Ania, cóż, oczywiście płodna Ania przygotowała nam piosenkę. Ania jest nawet dwie. Ania jest zadaniowcem, więc tak. To jest tak. Ania od razu przygotowała fantastyczną abbę. Tak? Tak. Dla Marcina, jak to było? Dla Moniki było ona i on. No. Abby. Co cię zainspirowało? I uwierz w cuda, druga piosenka, która przy okazji powstała. Mhm. Co mnie zainspirowało? No, postawa Marcina i Moniki. No, super. I słuchajcie, wystąpiłyśmy na scenie, każda miała swój mikrofon, ale to nie było za dobre, bo wtedy dokładnie było słychać każdy błąd w naszych śpiewach. Nawet powiedziałyśmy panu, który to obsługiwał, żeby ewentualnie przyciszał te mikrofony, gdyby słyszał, że któraś fałszuje. To był pan menadżer. Tak, to był pan wielu menadżer. Wielu zespołów. I panu się podobało. Co? To chyba wszystkim się podobało. Mocno zdziwił. Tak, i później żeśmy na końcu dostały ogromne brawa, później wszyscy z nami równo klaskali do tej melodii, pamiętacie? Ale w tle było wyświetlane, były jeszcze zdjęcia, bo Lidia przygotowała historyczne zdjęcia. Moniki, Marcina, no i nie tylko. No i część patrzyła na nas, jak my występujemy, ale część była zainteresowana zdjęciami. Ale to był pierwszy profesjonalny koncert na scenie, profesjonalny, tak, profesjonalny. Z mikrofonami, i ze światłami pięknymi. Ja chociaż my nie profesjonalistki. No tak, ale otoczenie. Film jest było z tego. Dobre. No. Mamy filmy. Filmy, tak. No, a potem słuchajcie, to przyjęcie, kawałek. A potem się zbliżały moje urodziny. O! 25. No, prawie. I zgadnijcie, co dostałam na urodziny. Piosenkę. Ale jaką? No. Ania napisała, no rewelacyjną. Byłam zadziwiona, skąd ona wie to wszystko, co w tej piosence, w tym tekście było ujęte. No ale musiałam ten prezent dużo wcześniej dostać, bo chciałam się tego nauczyć, żebyśmy razem mogły na tych urodzinach wystąpić i zaśpiewać tą piosenkę. I to jest piosenka pod tytułem Pasja. Pewnie ją słyszeliście? Także no, na urodzinach. Impreza w ogóle jaka była świetna. Impreza była. W piwnicy śpiewałyśmy. W piwnicy śpiewałyśmy, to był pierwszy koncert taki już prywatny. Tak, nie pod baranami. Tak. Tak, tak, tak. Ale to było świetnie, bo tam było kilka piosenek, żeśmy zaśpiewały. No już wszystkie, czyli wtedy cztery. Od początku. Tak, cztery były. Wtedy miałyśmy cztery, także to był pierwszy taki prywatny koncert. Prywatny koncert. Bardzo ładnie to brzmi. Na prywatnej posesji, tak. Dokładnie. A potem, słuchajcie, powstała piosenka Kim jestem. A dlaczego ona powstała? Bo ja tak naprawdę to nie wiem. Wiesz co, ja znalazłam melodię tej francuskiej... Inną melodię. Ja mówię, co to za piosenka, Kim jestem? A kim jest? Piosenkarki francuskiej. Takiej francuskiej, tak. I tak mi się spodoba, właśnie pamiętam. I co, do tej melodii Joli Ania napisała tekst. Tak. Tak? No, no ja to ile twoja Ani... była melodia? No, Joli się spodobała. Tak, Joli się spodobała, tak. No to ja nie wiedziałam, że ty znalazłeś. No widzisz, nie wiem, się może dowiedzieć. Na wspominkach. Bardzo mi się podobała, wysłałam to Ani. Pamiętasz? I Ania oczywiście do tego tekst fantastyczny. No to super, super kooperacja. I pamiętam, jak my żeśmy miały pierwsze próby tutaj. I Ania to puściła. I jak ja się zachwyciłam tą piosenką, to jest moja jedna z ulubionych piosenek. Bardzo mi się podobała. Już niedługo będzie wideo do tego. Mam nadzieję. Tak. I wtedy zobaczycie. No właśnie. Nie tylko posłuchacie, ale zobaczycie. Tak, masoneczka. To kolejny punkt. Ale to był, słuchajcie, listopad. To była piąta piosenka do tak naprawdę naszej płyty, bo doszliśmy do wniosku, żeby wydać płytę, trzeba mieć 7 piosenek. No i to była piąta. Jeszcze dwie brakowały. Wszyscy się pytają, kiedy płyta będzie. Niedługo. Będzie w internecie. Natomiast później, to był już listopad, miałyśmy 5 piosenek, zbliżały się święta. No i doszłyśmy do wniosku, że może jakąś piosenkę na święta zaśpiewamy. I powstała pierwsza świąteczna piosenka. I to było od września do listopada, do grudnia? Tak. Ania, bardzo jesteś płodna. Tak. Super. Ania, 6 piosenek. Tekstów 6, bo muzykę miałyśmy z innych piosenek, tak zwane covery. Sobie, tak.
więc to już na gotowej muzyce, natomiast teksty były Ani. Zawsze są Ani. Zawsze są Ani, to prawda. Co my byśmy bez Ani zrobili? No i co, i słuchajcie, no, nauczyłyśmy się piosenki, no ale później trzeba było ją gdzieś nagrać i doszłyśmy do wniosku, że no gdzie tutaj nagrać? Okazało się, że no nie za bardzo mamy gdzie, ale mam sąsiadkę taką, która ma bardzo ładne białe tło w domu, ma białe ściany. I poszłyśmy tam, trochę byli zdziwieni ci wszyscy współlokatorzy. I światło tam chyba dobre. Światło było dobre, tak. I tam nagrywałyśmy tą naszą pierwszą świąteczną piosenkę. W czerwonych szalikach. Tak. Co Lidia miała z pierwszą? Białe bluzki, białe czerwone bluzki. Szaliki. Tak. No ale to była... No ale super. Teraz sobie możemy powspominać. Patrzymy na zdjęcia, na te filmiki. Ja uprasowałam sobie trzy bluzki i przyjechałam w jednej. Takim musiałaś bokiem wstawać. Dekolt był za duży był, bo tamte trzy uprasowane zostawiłam w domu, a tutaj przyjechałam białej z dekoltem. No, a potem słuchajcie, potem już był nowy rok. W styczniu powstała piosenka, chyba miałyśmy zamiar po świętach się odchudzać, tak myślę. No, to często mamy taki zamiar. Ale żeby jakoś nam było łatwiej, to powstała piosenka Bodyki. To na zdrowie. I słuchajcie, ta piosenka dokładnie mówiła o tym, jak się odchudzać. Bodyki, tak. Czyli klucz do ciała. To dla ciebie, tak? Ta piosenka. Bo to jakoś w styczniu to A tak, bo Lidia się upomniała. Jest już piosenka Joli, którą Jola lubi. Jest piosenka dla Grażynki. No tak. No to ta będzie dla mnie. Że z tej dzieciny wyrosło takie ciało. I słuchajcie, to była pierwsza piosenka, którą jak śpiewałyśmy, to jeszcze włączyłyśmy element ćwiczeń do niej. Oj tak. Tak, z ruchem, z krokami. Z ruchem, tak. Jak uczyłyśmy się, pamiętacie, jak się uczyłyśmy tych kroków, jak mało co sobie zębów nie powybijałyśmy. Tak. Oj, jaka była kłótnia, nawet no, jest na jednym tym filmie, jak się przepychamy z Lidzią. Jest. No. No i wtedy jakoś, nie wiem jak to się stało, słuchajcie, że zaproponowano nam pierwszy koncert taki na zewnątrz, w domu opieki, tak? To jest dom Apoka. Tak. Nie wiem jak to się stało. Tak, bo to się zbliżały walentynki, czy to już było tuż po walentynkach i tak, piesek Pinka pije wodę. Nam tutaj też truje. I może by to nie wyszło, że któraś z nas. Tak, i nasza znajoma, obserwując nas na Facebooku, tak powiedziała, że no tak, może tam byłoby fajnie, jakbyśmy przyjechały i zaśpiewały starszym osobom. Ja już nie pamiętam, co myśmy wtedy pomyślały sobie o tym no występie. Jak? No słuchajcie, ja pomyślałam tak, od razu, że tak, występ pierwszy publiczny, taki dla obcej publiczności, to jest strach, więc żeby ten strach przełamać, no to musimy mieć jakąś taką pozytywną publiczność. I mówię tak, jeżeli nie dowidzą, to na pewno nie dosłyszą, a już w 100% nie uciekną. Ale nie, pojechali wtedy, jeszcze pojechał twój tata. Tak, rodzice pojechali. Rodzice pojechali. Mhm. Bardzo im się podobało. Tak. Byli bardzo pozytywnie zaskoczeni. Bo myśleli, byli opiekunowie przecież tych pensjonariuszy. Nie wszyscy, ale była wtedy córka Ani, to chyba nas filmowała. Tak? Tak, była Monika i była... Weronika nas filmowała, tak. Także już miałyśmy kilka piosenek i wszystkie zaśpiewałyśmy. Ekipa. Koncert zakończył się wielkimi brawami. Choć niektórzy w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje. Ale czas jakoś im upłynął, tak? Czas im miło upłynął. Nie, uśmiechali się niektórzy. A potem, słuchajcie, przyszedł kwiecień i nowa kolekcja kosmetyków francuskich. Tak. Artistry, Paryż. I tej piosenki nie słyszeliście, bo ona nigdy nie ujrzała światła dziennego. Bo były różne wersje. Ale ona była fajna była. Ale może kiedyś ją jeszcze nagramy i puścimy. Nie mogłyśmy się na muzykę zdecydować, pamiętam. Były jakieś problemy. A no tak, bo to miała być już muzyka nasza, a nie zapożyczona. I nawet pan kompozytor chciał... No chyba on dał ten podkład, to dał. Użyczył nam. Pan Krzysz, nawet pan jeszcze próbował zmienić pod kątem naszych potrzeb i naszych wizji, tak? Tak, tego. Tak, tak.
No i jakoś tak się nauczyłyśmy, ale nie nagrywałyśmy dalej, tego nigdzie nie, publicznie nie pokazałyśmy. Potem była, słuchajcie, bardzo długa przerwa, bo od kwietnia do października tak naprawdę nic się nie działo. Też mało prób miałyśmy, ale w październiku pojechałam na jakieś takie spotkanie imieninowe i przypadkowo poznałam panią, która akurat, to było w sobotę, we wtorek czy w poniedziałek organizowała taką konferencję beauty w hotelu Marriott przy lotnisku. I zaproponowała, żebyśmy zaśpiewały jedną piosenkę, bo oczywiście w międzyczasie obejrzała nasze bodyki, czyli najnowszą naszą piosenkę. No bo jej pokazałaś na tak, nagraną. Na nagraną, planie, tak? Tak, nagraną z naszego koncertu w Opoce. I słuchajcie, oczywiście zaraz zaczęłam dzwonić do wszystkich. Pamiętacie, jak dzwoniłam, czy możecie na godzinkę się wyrwać i, tak, i w ten poniedziałek czy wtorek, już nie pamiętam, który to był dzień, pojechałyśmy tam i rzeczywiście tą jedną piosenkę zaczęłyśmy śpiewać. I co wtedy? Najpierw była próba w pomieszczeniu zamkniętym. Próba w toalecie dla niepełnosprawnych. Tak, nie, to było w garderobie. To była nasza garderoba. Tak, bo myśmy poprawiały makijaż, a przy okazji zrobiłyśmy... Widzisz, jedna widzi toaletę, druga garderobę. A przy okazji tak zrobiłyśmy sobie taką rozgrzewkę. Tak, i... tak. Potem był występ i słuchajcie, byłyśmy zadziwione, jak wszyscy zaczynają klaskać. To byli obcy ludzie. Pierwszy raz nas widzieli. To był najlepszy występ. Tak, ale na początku pamiętacie, jak my żeśmy szły, a wszyscy tak. Tak. O, jarzębinki, coś takiego. A później pierwsi byli brawo. I no jeszcze klaskali w trakcie, śpiewania, bo to było to rytmiczne, więc. Także dostałyśmy uznanie od obcej publiczności, a tymczasem szybkimi... Jak to nas uskrzydliło. Tak. Tak, a tymczasem szybkimi krokami zbliżał się koncert w Patataju na imprezie w Stadninie Koni. I na tym koncercie, oczywiście było słabe nagłośnienie, no bo to wszystko nieprzygotowane. Nie miałyśmy nikogo, ani żadnego statywu, który trzymałby mikrofon dla nas. Więc Piotr, który wcześniej był naszym garderobianym, tym razem był naszym statywem, ale też zapowiadał nas. Tak, konferansjerem. Wyjątkowo dużo cierpliwości wykazał wtedy, pamiętam. Tak. Leciały jakieś te głośniki na podłogę, coś spadło. Spadł nasz głośnik. No tak, ale wszyscy się dobrze bawili. No bo to takie polowe warunki, słuchajcie, na ławce głośniczek, tak, my podrygujemy, a tu deski się ruszały, ławka się ruszała i głośniczek spadł, po prostu. Także tak, słuchajcie, nasze koncerty wyglądały, było bardzo sympatycznie. A potem potem już zbliżały się święta i... To była kolejna piosenka świąteczna, druga już. Zamówienie poszło do Ani, tak? Tym razem z muzyką, słuchajcie, to już była i muzyka, i słowa Ani. A tak, bo to było, słuchajcie, muzykę chcieliśmy poprosić naszego kolegę, który jest muzykiem, kompozytorem, gra. No, ale jak nam tutaj wystawił... Rachunek? Jeszcze rachunku nie wystawił, ale to było... Zapowiedział. Tak, to mówię, nie, no słuchajcie, no to musimy same sobie stworzyć. Poza tym, jak usłyszał piosenkę, to chyba... Stwierdził, że to nie jego klimaty. Nie, bajka, tak. Nie, Andrzej jest super, to jest ekstra. Tak, ale to jest zupełnie inna kategoria. To jest artysta, dokładnie. Improwizator totalny i jest świetny, jest naprawdę. No, ale piosenka była świetna, ponieważ piosenka powstała z teledyskiem, z reżyserii. Tak, bo doszliśmy do wniosku, że nasz sprzęt do nagrywania dźwięku i w ogóle nasz talent i też ilość prób, które przeprowadzamy, są niewystarczające. W związku z czym lepiej jak widz obejrzy coś, bo wtedy ta uwaga zostanie skierowana na film. Tak, rozproszy. I to był stąd, rozproszy się i tak bardzo nie dosłyszy wszystkich naszych uchybień w śpiewie. W związku z czym postanowiłyśmy nagrać film i ruszyłyśmy, słuchajcie, przed świętami. Pojechałyśmy któregoś dnia wieczorem do miasta, tam już były iluminacje świąteczne. Wiecie, jak wszystkie się cieszyłyśmy, że będziemy nagrywać? A jakich ludzi wokół siebie zbierałyśmy po drodze? Skąd oni byli? Właśnie nie wiem. Chińczycy? Japończycy. Zdjęcia jeszcze mamy z nimi. Fajnie było. Na Nowym Świecie. Potem byłyśmy X Express, bo nas nie chcieli wpuścić do hotelu na zdjęcia. Tak.
To był bardzo miły wieczór. Potem pojechaliśmy jeszcze oglądać te, co to było, te neony takie, jakieś mikołaje, dekoracje świąteczne. No, pociąg był kolorowy. Zresztą zapraszamy do obejrzenia. Tak, i to wszystko jest właśnie na tym naszym filmie świątecznym. Z tego powstał film. Tak jest. No i później troszkę przerwy oczywiście było, a po przerwie w lutym znowu odchudzanie. Czyli znowu po świętach wrócił temat, no, że trzeba kilka kilogramów zrzucić. Ponieważ rozpoczęłyśmy taki program Bodyki w internecie, ja w zasadzie rozpoczęłam, no, po to, żeby zrzucić kilka kilogramów. Tytaniczna praca. No, Ania mówi, no to ja ułożę piosenkę i zaśpiewamy. Przy czym była to piosenka właśnie w takich fragmentach, czyli pierwszy fragment, że dochodzimy do wniosku, że musimy się odchudzić, drugi fragment, co trzeba zrobić, żeby się odchudzić, no i ostatni fragment już mówiący o tym, że jeżeli rzeczywiście wszystkie te zasady, mamy efekty. Tak, że mamy efekty. A to było ciekawe, bo to nagrywałyśmy też z wideo, pierwszą zwrotkę, drugą, a trzecią, ostatnią, nagrałyśmy online. Pamiętacie? Tak, z opóźnieniami. Facebooka. Tak, gdzie nie ma tej synchronizacji głos a obraz. Tak. Ale poszło. Poszło i jest też piosenka. Poszło. W całości. Mm. No i ostatnia nasza piosenka, którą słyszeliście, to była piosenka, która w maju powstała. Była akcja, takie wyzwanie, tu kupuję, bo tu zarabiam. A propos strony internetowej firmy, z którą współpracujemy. I na bazie, Ania, powiedz, jakiej melodii? To nie był... Własna melodia. Własna melodia. Przeprosiłam się z takim starym keyboardem, który kiedyś mi służył za podgrywkę dzieciom do śpiewania na lekcjach. No i powstał. Autorska. Tak jest. Tak. I powstał taki. Tekst, muzyka, no wszystko, tak, Ania. Tak. Nie, to my wszystkie. To my wszystkie, bo tutaj stąd, słuchajcie, stąd to jest tak, że stąd płynie energia, stąd płynie to zapotrzebowanie, tak? Jakiś pomysł. I to tak. Tarta. I nam się upiekła tarta, słuchajcie, energia. Musimy tak. I czekamy, żeby ją zjeść. Teraz jeszcze, słuchajcie, jak nagrałyśmy to tu kupuję, bo tu zarabiam, to zrobiłyśmy wszystko w jednym dniu. Nauczyłyśmy się, nagrałyśmy dźwięk, nagrałyśmy wizję i nagrałyśmy filmiki. Wszystkie. Każda, jesteśmy super. No, ale to powiem Wam, że ten główny nasz reżyser, czyli Grażyna, genialnie to zrobiła, bo ponieważ wszyscy, ja wysłałam filmik z naszego... ten pierwszy świąteczny do mojego sąsiada i on się pytał, a kto tu nagrywał? Nasza tutaj jedna z tych czterech nas. Ale to jakim to sprzętem? Ja mówię, telefonem. On, niemożliwe, naprawdę? No genialnie to było zrobione, także Grażyna jest bardzo sławna. Super. Ania jest zdolna. Ania, zdolna, sławna. Ania jest sławna. Bardzo zgrabna i powabna. Tak. Każda ma swój. A w dodatku daje słowo na rodzinę wyjątkową. I słuchajcie, tymi krokami małymi doszłyśmy do końca, w zasadzie do ostatniej naszej piosenki, która właśnie powstała na rocznicę, drugą rocznicę powstania naszego zespołu, bo właśnie dzisiaj obchodzimy tą rocznicę. Ale tą piosenkę dopiero posłuchacie, ponieważ my jeszcze się jej uczymy, więc jeszcze nie jest gotowa. Rocznicę mamy, ale piosenki jeszcze nie śpiewamy. Tak. Ale się nam rymnęło, nawet nie czujesz, jak rymujesz. I słuchajcie, jeszcze tak pomyślałam sobie, pamiętacie, jak zapisałyśmy pod koniec 2018 roku nasze marzenia, co byśmy chciały robić, tworzyć własną melodię, bo na początku miałyśmy covery. Jest Ania. I jest już własna muzyka. Ania tworzy melodię. Miałyśmy nagrać własną płytę, no tego niestety nie mamy, ale myślę, że w przyszłości uda nam się. Całe szczęście. Tak. Nasz główny krytyk. Właśnie chciałam to powiedzieć od dłuższego. Sceptyk, krytyk. Kochani, ja tylko dbam o poziom. Potem słuchajcie co, robimy ćwiczenia emisji głosu. No ze trzy razy były te ćwiczenia. Nawet zapraszałyśmy osoby, które... O, przepraszam. Za każdym razem jak się spotykamy, jeżeli wypicie kawy, należy też do tych ćwiczeń. No tak, to prawda. Tak. Ale później robimy Tak. Ćwiczymy. Nagrywamy teledyski.
Taki był plan. I to już nagrywamy. Ta-da! Koncerty na scenach. Ta-da! Mamy jeszcze tu piosenki z gośćmi, no tego jeszcze nie. Zaraz. Nie słuchajcie. No jak nie byli goście, przepraszam. Ale nie żeby śpiewali z nami. To piosenki z gośćmi. Wnuczka Joli. A, to prawda, śpiewała troszeczkę. Śpiewała. I słuchajcie, no i nasz jakiś już od 2 lat chyba taki cel, żeby nagrać świąteczną piosenkę w Laponii. No to z reniferami. Także to jeszcze przed nami. Tak. Tego jeszcze nie zrealizowałyśmy. I słuchajcie co, no jeszcze teraz przed nami też kilka filmów do nagrania, do naszych piosenek. Ognisko, tak, jakieś fajne miejsca, w których będziemy mogły pojechać, do których będziemy mogły pojechać. I koncerty. I koncert na przykład charytatywny. Bardzo chętnie zagramy, jeżeli ktoś by potrzebował pomocy, to jesteśmy bardzo chętne, żeby uczestniczyć w takim koncercie. I ktoś będzie chciał słuchać. No i co? W zasadzie 2 lata minęło jak pszczo! Prawda? Tak. Nie liczyłyśmy, a to już 2 lata. Od kawy do kawy. We wtorek zawsze mamy próby. We wtorek pijemy kawę. Od kawy do kawy minęły lata 2. My historię piszemy dalej, a jeśli chcecie posłuchać naszych piosenek, o których mówimy, to znajdziecie je na kanale na YouTubie XS Band Poland. No i zapraszamy na nasze koncerty.